Siema, cześć, witam wszystkich. W tym krótkim filmiku będę odpakowywał taki fajny kartonik, na który się naczekałem 2 dni i mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. W tym pudełku według planu powinno być 10 sztuk pajączków Poecioteria ornata w stadium L1. Ja się wymieniłem... Wymieniłem się po prostu z pan Bladym, swoim Ceriopagopeusem, za 10 sztuk ornatek jeszcze dopłaciłem, to nie jest istotne. Istotne jest to, że w końcu dotarły i że mamy pudełko, na które tak z wytęsknieniem czekam. Zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj jest i jak to wszystko działa. Dobra, co mamy? No mamy ładnie zapakowane. Hitpack już się łoni. Niestety zimny, bo pająki, słuchajcie, jechały ponad 2 doby. Jest godzina, jak to kręcę, 17, czyli 50 godzin. 50 godzin. Czy tutaj coś jest? Nie ma nic, w sumie nie kazało mi sprawdzić. Możemy odłożyć pudełko na bok i odpakowujemy dalej. Jest taka szybka wrzutka, bo mi się śpieszy, więc postaram. O! Kurczę, no niestety jest to mega zimne, no ale miejmy nadzieję, że Poe są, mają wolę przetrwania i wiecie, jak to jest, no i nic im nie będzie. Już widzę pudełeczko. Dobra. Tu pewnie zastanawiacie się, gdzie je będziemy przekładać. Otóż mam tu dość fajne terrarium, które przygotowałem wcześniej na poczekaniu. No i wpakujemy je tutaj. Zakładając, że wszystkie żyją i w ogóle jest fajnie, prawda? No ja już widzę, że pajączki rozłożone, a nie skulone, więc jest fajnie. Hop. Tu widzimy jakiegoś. Tu biegają, wszędzie biegają, wydaje się, że jest super. No to dobra. To teraz będziemy liczyć i wrzucać. Jeden już chce uciec. No, ruchliwy jak nie wiem, chcą uciekać z tego zimnego pojemnika. No ale to przecież nic dziwnego. Ale fajnie, że wykazały wolę przetrwania i z tego co widzę na pierwszy rzut oka, to jest bardzo fajnie. Sztuk, tak jak mówiłem, powinno być 10. No to jedziemy. Pierwsza poleciała. Jeszcze 9. No. Druga poleciała. Wow. Trzecia. No i czy to jest walnięta? Czwarta.
Ta ma coś. Coś nogę nie bardzo. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Chyba nie wyostrzy. No nic. Odrośnie. No, hop. Czyli piąta wbiegła. Przełożyłem, słuchajcie, poety. Dalej nie chciałem was męczyć, bo nic się nie zmieniało. Jest 10 sztuk, tak jak miało dotrzeć żywych, tak dotarło 10 sztuk, więc ogólnie jestem bardzo zadowolony. Tylko, że na chwilę obecną nie widać ani jednej. O, tam się kryją gdzieś z tyłu chyba dwie sztuki. A pozostałe 8... dobre pytanie. Tu mam ogólnie jeszcze taką kratkę, znaczy siatkę w zasadzie. Ona była na każdej ściance i w sumie trochę żałuję, że ją zostawiłem na tamtej, bo nic specjalnego, a za to z tyłu kompletnie nic nie ma. Więc to jest kicha. Może znajdziemy jakiegoś pajona jeszcze, ale... nie wydaje mi się. Wyparowało, słuchajcie, 10 poe. No w sumie to 8, bo wiem, gdzie są dwie. No. No także, słuchajcie, reasumując, wszystko jest w porządku. 10 poe ornata dotarło żywych do mnie, więc pan blady się spisał. Morał płynie z tego taki, że pajączki od niego są wytrzymałe, bo no bo dwa dni, dwie doby w trasie musiały spędzić, to jest dużo. No więc ogólnie wszystko na plus. I będą sobie tutaj żyły długo i miejmy nadzieję szczęśliwie. Także to by było na tyle, słuchajcie. Jeśli chcecie więcej, to wiecie, co robić. Mam nadzieję, wiecie, co robić. Czyli co macie robić? Macie zostawiać komentarze, lajkować filmy, lajkować fanpage na Facebooku i wszystko inne. To macie robić, a zaskutkuje to większą ilością filmów. A póki co, trzymajcie się, na razie i cześć.